Kontynuujemy obecnie serię zwaną Konflikt, Spór. A nasza lekcja numer 6 nosi tytuł Cel konfliktu. Nasz tekst pisma to Księga Sędziów, pierwszy rozdział 1-26. Po śmierci Jozuego pytali synowie izraelscy Pana, mówiąc: kto z nas ma wyruszyć pierwszy przeciwko Kananejczykom, aby walczyć z nimi? A Pan rzekł: Juda wyruszy. Oto dałem tę ziemię w jego ręce. Juda zaś rzekł do Symeona, swego brata: wyrusz ze mną do przeznaczonej mi losem ziemi i będziemy walczyli z Kananejczykami, a ja również wyruszę z tobą do przyznanej ci losem ziemi. I Symeon wyruszył z nim. Wyruszył więc Juda, Pan zaś wydał Kananejczyka i Peryzyjczyka w ich ręce i pobili w Bezek 10 000 mężów. W Bezek napotkali Adoni Bezeka. Walczyli z nim i pobili Kananejczyków i Peryzyjczyków. Lecz Adoni Bezek uciekł, oni zaś gonili go i pochwycili i obcięli mu kciuki u rąk i nóg. Wtedy rzekł Adoni Bezek: 70 królów z obciętymi kciukami u rąk i nóg zbierało okruszyny pod moim stołem. Jak ja uczyniłem, tak odpłacił mi Bóg. Następnie przyprowadzili go do Jeruzalemu i tam umarł. Potem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi. Zdobyli je, wybili mieszkańców jego ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem. Następnie synowie Judy zeszli się w dół, aby walczyć z Kananejczykami mieszkającymi w górach na południu i na nizinie. Potem wyruszył Juda przeciwko Kananejczykom mieszkającym w Hebronie, a Hebron nazywał się przedtem Kirbat Arba, i pobili Szeszaja, Achimana i Talmaja. Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, które przedtem nazywało się Kirjat Sefer. I rzekł Kaleb: temu, kto pobije Kirjat Sefer i zdobędzie je, dam Achsę, moją córkę, za żonę. Zdobył je Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba, dał mu więc Achsę, swoją córkę, za żonę. A gdy ta przybyła do niego, namówiła go, aby wyprosił od jej ojca pole. Gdy zaś zsiadła z osła, rzekł do niej Kaleb: co chcesz? Rzekła do niego: daj mi wiano, dałeś mi suchą ziemię południową, daj mi więc także źródła wód. I Kaleb dał jej źródła górne i źródła dolne. Potomkowie Kienity Chobaba, teścia Mojżesza, wyruszyli z synami Judy z miasta Palm na pustynię judzką, która jest na południe od Arad. I przyszedłszy tam, zamieszkali wraz z ludem. Lecz Juda wyruszył z Symeonem, swoim bratem, i pobili Kananejczyków mieszkających w Sefat. Obłożyli je klątwą i nazwali to miasto Horma. Potem Juda zdobył Gazę wraz z jej okolicą i Aszkalon wraz z jego okolicą oraz Ekron wraz z jego okolicą. A Pan był z Judą. Objął on w posiadanie góry, lecz nie wypędził mieszkańców dolin, gdyż ci mieli żelazne wozy. Kalebowi dali Hebron, jak powiedział Mojżesz. Wypędził on stamtąd trzech synów Anaka. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie. I Jebuzejczycy mieszkają z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego. Również ród Józefa wyruszył do Betel, a Pan był z nimi. Synowie Józefa przeprowadzili w Betel wywiad, a miasto to nazywało się przedtem Luz. Wywiadowcy zobaczyli męża wychodzącego z miasta i rzekli do niego: pokaż nam wejście do miasta, a okażemy ci łaskę. On pokazał im wejście do miasta, oni zaś wybili mieszkańców miasta ostrzem miecza, lecz męża tego wraz z całą jego rodziną puścili wolno. Mąż ten udał się do ziemi Hetejczyków, zbudował miasto i nazwał je Luz. Taka jest jego nazwa aż do dnia dzisiejszego. A teraz przeczytamy Kolosan 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. A teraz otwórzcie ze mną Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I ostatnim fragmentem pisma będzie druga Mojżeszowa, rozdział 23, 29 i 30.
Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożył się zwierz dziki przeciwko tobie. Powoli będę ich wypędzał przed tobą, aż się tak rozmnożysz, iż będziesz mógł objąć tę ziemię, dziedzictwo twoje. Boży cel w kontynuacji tego sporu, konfliktu, może być najważniejszą lekcją z Biblii w twoim życiu. Szczególnie dla ciebie, jeśli jesteś pracownikiem i sługą Bożym. Przechodzimy do końcowych słów w tej kwestii, której natura jest pokazana w tych fragmentach, które właśnie czytaliśmy. Pierwszą rzeczą, którą musimy w pełni zrozumieć, to pewien fakt, który jest zapisany w liście do Kolosan. Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, triumfując nad nimi na krzyżu. Jest to dokonane, dokończone dzieło w Chrystusie. To prowadzi nas do Izraela, kiedy Bóg im powiedział: ja ich wypędzę. To znaczy, że Pan już jest w miejscu posiadania tej ziemi. Więc dopóki posiada to Bóg, zwycięstwo jest zapewnione. Od tego miejsca jest też druga strona progresywnej realizacji Bożego zwycięstwa przez lud Boży. Jest to progresywny aspekt tego konfliktu i też wielka potrzeba z tym związana. Zajmiemy się tym przez chwilę. Zauważcie progresywną naturę tego sporu. Słowa z 2 Mojżeszowej 23 są bardzo prawdziwe, o czym przekonamy się później. Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku. Powoli będę ich wypędzał przed tobą. Efezjan 6 jest tym rozdziałem w Nowym Testamencie, który wskazuje na progresywną istotę tego sporu. Nasza walka nie jest przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko nadziemskim władzom i zwierzchnościom. Pomimo tego, że Pan Jezus sam je rozbroił, zwyciężył i wystawił je na pokaz, jako pokonane, to my dalej z nimi walczymy i konflikt trwa. Nie możemy po prostu usiąść, bo walka jest skończona. Walka ciągle trwa. I to jest fakt, że toczy się progresywna walka w naszym duchowym życiu. Widzimy, że Pan sam osiągnął całkowite zwycięstwo. I z Jego strony nic więcej nie można dodać. Wszyscy wrogowie zostali ostatecznie pokonani w Jego krzyżu. Dlaczego nie może On po prostu dać nam tego zwycięstwa w całości? Byśmy mogli żyć szczęśliwie przez całe życie, bez żadnej walki i konfliktu. To pytanie może brzmieć głupio, ale musimy takie pytanie zadać Panu, by nam to wyjaśnił. Dlaczego zwycięstwo nasze jest progresywne, a nie absolutne, nie przychodzi to od razu? Dlaczego musimy walczyć aż do końca? Fragment z 2 Mojżeszowej wyjaśnia właśnie tę kwestię. Nie uczynię tego kraju pustkowiem, by nie rozmnożył się w nim dziki zwierz przeciw tobie. Stopniowo i po trochę będę ich wypędzał przed tobą, aż się rozmnożysz. Bożym powodem było, że muszą się rozmnożyć, by posiąść tę ziemię, do której rości sobie prawo nieprzyjaciel. Nasze pełne zwycięstwo opóźnia się, bo nie jesteśmy w stanie go posiąść. Powodem jest brak możliwości, duchowe ograniczenie i duchowa niedojrzałość. Przejdźmy teraz z literalnego znaczenia Starego Testamentu do duchowości Nowego Testamentu. Zobaczymy w ten sposób znaczenie i cel kontynuacji tego konfliktu.
Żadna fizyczna siła nie może pokonać i rozproszyć mocy duchowych. Żadna fizyczna siła nie może zająć tego duchowego terytorium. Tylko duchowe moce mogą zająć duchowe tereny. To, co może ich pokonać, musi być duchowe i musi to być co najmniej tej wielkości, by posiąść miejsce, które te siły okupują. Dlatego jest to sprawa duchowej miary i duchowej możliwości wierzącego i całego Kościoła. To, co Pan tu mówi, w zasadzie oznacza, że On uzależnia duchowe panowanie od duchowego wzrostu. Jest o tym mowa w tych urywkach Pisma Świętego. Często w naszej walce idziemy do Pana i prosimy o zwycięstwo, o przewagę, o władzę nad siłami zła i śmierci. I myślimy, że Bóg jakoś zstąpi z potężną mocą, jednym pociągnięciem postawi nas w miejscu duchowego panowania. Musimy sobie skorygować taki rodzaj myślenia. Pan jedynie poszerza nasze możliwości, byśmy mogli posiąść tę ziemię. On nas doświadcza, ćwiczy i prowadzi drogą duchowego rozwoju, by poszerzyć nasze duchowe możliwości. Kiedy wzrastamy duchowo, wtedy spontanicznie zajmujemy większe miejsce. Przytoczone zdanie z II Mojżeszowej wyjaśnia to bardzo wyraźnie. Jest to bardzo interesujące zagadnienie. Ludzie powołani są do zwycięstwa, do zdobywania, do progresywnego rozwoju, a Pan dokonuje swego rodzaju wywłaszczenia. Pan idzie naprzedzie. Przypuśćmy, żeby Pan poszedł przed Jego ludem, wypędził wszystkich nieprzyjaciół i zostawił ziemię niezaludnioną. A Jego lud byłby tak mały, że może zająć tylko część tej ziemi. Co by się wówczas stało? Ani Bóg, ani diabeł nie wierzą w pustkę. Natura nie toleruje próżni. Pozostań w stanie pasywności bez określonego zajęcia, a wkrótce będziesz w kłopotach. Diabeł nie pozostawi pustki w ludzie Bożym, jeśli ten na to pozwoli, ale za każdym razem będzie ją wypełniał. Taka zasada jest zawarta w wypowiedzi Jezusa o człowieku, w którym był demon. Kiedy demon został wypędzony, dom pozostał pusty. Demon błąkał się po miejscach bezwodnych, szukając schronienia. Kiedy nie znalazł, wtedy ten sam demon powrócił do tego człowieka, z którego został wypędzony. Znalazł dom, wymieciony i posprzątany, ale niepilnowany. I szybko przejął go ponownie. Jednak tym razem ten duch zły wziął ze sobą 7 innych duchów. Z tej ilustracji wyraźnie widać, że nieprzyjaciel nie wierzy w próżnię. Pan nasz też nie wierzy w próżnię. On chce, byśmy byli napełnieni, pełni. On wierzy w pełne posiadanie i zajmowanie. To od nas wymaga w sprawach duchowych, by nastąpił w nas duchowy wzrost, byśmy mogli mieć więcej miejsca. Chrześcijaństwo wykrzywiło sprawę w drugą stronę, by zrobić więcej miejsca i mieć nadzieję, że do tego dorośniemy. Stawiane są wielkie budynki, a potem organizuje się wiele działań i czynności, by zapełnić te budynki. Pan postępuje w inny sposób. Najpierw poszerza nasze możliwości, a potem daje nam według tego. Prawo, które Pan przekazał w tym fragmencie Pisma, to duchowe panowanie nad mocami ciemności i śmierci i to odnosi się do duchowego wzrostu. Duchowy wzrost jest niezbędny do duchowego panowania,
i przejmowania terytoriów. Wyzwanie, które Pan nam stawia, to czy możemy to terytorium zapełnić, czy możemy je zająć, czy jesteśmy zdolni, czy dasz radę, kiedy Ci to dam. Gdyby Pan dał nam to terytorium, a nie moglibyśmy go zająć i zapełnić, byłoby to jeszcze większe nieszczęście. Jak ważny jest duchowy wzrost, duchowa dojrzałość i duchowy rozwój. Ludzie, którzy upierają się przy natychmiastowym uświęceniu, stracili z pola widzenia tą prawdę zawartą w Biblii. Chrystus jest uświęceniem i przyjmujemy Go jednorazowo. Ale potem następuje trwające przez całe życie przejmowanie i wzrastanie, by posiąść dane terytorium. Sprawa progresywnego zwycięstwa zależy od progresywnego rozwoju duchowego. To nie jest sprawa, kwestia otrzymania od Pana daru panowania. To panowanie wzrasta i rozwija się w nas poprzez duchowy wzrost i rozwój, więc jest to kwestia możliwości. Są tacy, którzy wiedzą dużo na temat zwycięstwa, ale tak naprawdę nie mają na ten temat wiele do powiedzenia, ponieważ nie przeszli przez te doświadczenia i procesy, przez które mogliby zostać potężnie poszerzeni duchowo w Chrystusie. Moc nieprzyjaciela staje się słabsza, kiedy moc świętych staje się większa przez wzrastanie w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Musimy być budowani, by posiąść większą moc. Musimy być budowani do przejmowania, panowania i do podboju. Zupełnie jasne jest, że jeżeli nie ma odpowiedniego duchowego podłoża do życia tych, którzy dokonują szturmu na nieprzyjaciela, zostaną rozbici na kawałki. Nie będą mogli się ostać. By przejąć ziemię, musimy być więksi, mocniejsi. Inaczej Pan nam tego nie da. On kieruje się swoją wielką mądrością, kiedy nam coś daje. Nie wypędzę go przed Tobą w jednym roku. Powoli będę ich wypędzał przed Tobą, aż się rozmnożysz. Miara duchowego panowania jest miarą duchowego wzrostu w życiu wierzących, zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie. Jeśli to pojmiesz niewłaściwie, będzie to dla Ciebie odstraszające i zniechęcające. Progresywny charakter może być odstraszający, jeżeli jest pojęty w niewłaściwy sposób. Wyraźnie widać, że wielu w Izraelu było wystraszonych i zniechęconych do walki, by wypędzać nieprzyjaciela. Byli zniechęceni, ponieważ był to proces powolny i progresywny. Oni chcieli to mieć natychmiast. My też żyjemy w takim właśnie czasie. Nasza ludzka natura chce mieć wszystko za jednym pociągnięciem, natychmiast. Przeciągający się proces duchowego wzrostu jest często bardzo zniechęcający dla ciała. Oni dlatego nie wypędzili nieprzyjaciela do końca, gdyż to wymagało wytrwałości. Tak samo jest z nami. Tak często jesteśmy zniechęceni i odstraszeni od kroków w przód, gdyż wydaje nam się, że nie robimy postępu. Taki jednak jest Boży, suwerenny porządek. Póki tu jesteśmy, Pan nie da nam okazji do bezczynnego siedzenia. Ta walka i konflikt będzie trwać. Chcę wam powiedzieć z całą pewnością, że aż do ostatniego strzału w tej walce będziecie odczuwać, że praktycznie nie dokonaliście niczego w porównaniu z tym, co ma być dokonane. Droga do chwały jest drogą narastającego konfliktu.
Najbardziej gorzka część tego konfliktu będzie miała miejsce przed samym wejściem do chwały. Pan nigdy nie da nam powodu, by usiąść i wierzyć, że zrobiliśmy już wszystko. Z drugiej strony, kiedy wielu się zniechęca z powodu progresywnego i ciągnącego się konfliktu, jasne jest, że wielu innych wejdzie w ten stan nieświętego zadowolenia. Niezadowolenie może być zarówno święte, jak i nieświęte. Kiedy pozostaje jeszcze wiele duchowych sił do wypędzenia, kiedy wiele tego, co jest duchowe, ciągle jest przeciwne Panu, ty i ja nie mamy prawa być zadowoleni. Nie możemy spocząć i mówić, że to jest ideał, ale jest niemożliwy do osiągnięcia. Jeżeli zaczniemy tak myśleć, znajdziemy się w bardzo przykrym stanie. Podczas 400 lat rządzenia przez sędziów, takie podejście spowodowało niedolę, stałe porażki i słabość. W tym długim okresie Izraelici byli w strasznym stanie, raz na górze, raz na dole. Popatrzmy na zapisy Księgi Sędziów i zobaczmy okresy, kiedy Izrael był w niewoli i kiedy był pokonany. Dlaczego? Wyjaśnienie jest w rozdziale pierwszym. Zauważcie, jak często jest tam mowa o tym, że Izrael nie wypędził swoich nieprzyjaciół. W rezultacie tego mieli ciąg porażek, upadków i przykrości. Co się stało? Oni weszli w stan nieświętego zadowolenia. Mówili sobie, idealnie byłoby posiąść całą tę ziemię, ale obecna miara posiadania wydaje się wszystkim, co jest w ogóle możliwe. Nie musimy zgodzić się z tym, co jest. Jest to dla nas wielkim wyzwaniem w odniesieniu do świadectwa o Panu Jezusie. Patrzymy dzisiaj na świat, który nazywamy chrześcijańskim. Widzimy jego stan. Stan ten jest bardzo podobny do tego z Księgi Sędziów. Widzimy podziały i upadki w tym, co nazywa się Kościołem. Powstaje zatem pytanie, czy możliwe jest posiadanie pełnego, dobrego świadectwa? Czy możliwe jest posiadanie pełni myśli Chrystusowej? Odpowiedź często brzmi, że to jest ideał, ale porywasz się na coś, co jest niemożliwe. Być zadowolonym z czegoś mniejszego niż Bóg jest zadowolony, to nieświęte zaangażowanie, nieświęte zadowolenie. Mamy iść naprzód pomimo pozornych niemożności, które powodują straszny paraliż i duchową nieudolność w ludzie pańskim. Przechodzimy teraz do ostatnich zdań i myśli, o których muszę powiedzieć, że są ważniejsze niż wszystko, co już powiedzieliśmy. Po pierwsze, zobaczyliśmy realność walki. Widzieliśmy wiele praw, które rządzą tą walką. Jako dominującą potrzebę widzę coś, co jest najmniej polecane w pierwszej części pierwszego rozdziału Księgi Sędziów. Powstało pytanie, kto z nas pójdzie pierwszy przeciwko Kananejczykom, by z nimi walczyć? Pan powiedział, Juda pójdzie. Juda zaś rzekł do Symeona, swego brata, wyrusz ze mną do przyznanej mi losem ziemi i będziemy walczyli z Kananejczykami. A ja również wyruszę z tobą do przyznanej ci losem ziemi. I Symeon wyruszył z nim. Wyruszył więc Juda. Pan zaś wydał Kananejczyka i Perezyjczyka w ich ręce. I pobili tego dnia 10 000 mężów. Tu mamy prawdziwy przykład efektywności. Co za tym stało? To była społeczność i współpraca. Jest tu duch braterstwa, manifestujący się w pomocy wzajemnej i wzajemnym wspieraniu w walce.
Nieprzyjaciel trzymał ich posiadłość i sprzeciwiał się ludowi Bożemu, gdyż brakowało właśnie tej jednej rzeczy. Jedną ze strategii, przez którą nieprzyjaciel zwycięża, jest niedopuszczanie do współpracy w walce, by ich rozproszyć, podzielić i rozdrobnić na poszczególnych liniach frontu, by nie powstali jako jedno kolektywne narzędzie dla Boga, załatwiające sprawy wspólnie w potężny sposób. Zwycięstwo jest w rękach Pana. On pokonał zwierzchności i moce. On powiedział, że ich wypędzi. Co musi nastąpić dalej? Musimy przyjść, mając wiarę, i przyjąć to zwycięstwo, przywłaszczyć je sobie. Zbieranie się razem ludu Bożego na modlitwie, we wspólnym interesie i jednomyślnie, gdzie głównym celem jest jedność serca i umysłu w duchu wzajemnej społeczności ze względu na świadectwo Pana, które jest z tym związane. Kiedy zgromadzamy się razem, musimy rzetelnie zająć się sytuacjami, które powoduje szatan, by oczyścić pole z nieprzyjaciela. Jeżeli naprawdę zależy nam na świadectwie Pana na tej ziemi, to wystarczy, że usłyszymy o działaniu śmierci w jakiejś sytuacji wśród ludu Bożego, a wnet zajmiemy się tą sytuacją w modlitwie. I postanawiamy, że nie damy nieprzyjacielowi odpoczynku, aż wycofa się z tego miejsca wśród ludu Bożego. Obyśmy mieli uszy ku słuchaniu. Dlaczego wołasz do mnie? Podnieś swoją laskę. Mamy laskę Bożego zwycięstwa w naszych rękach, albo powinniśmy mieć. Mamy laskę potężnego imienia Jezus. Wołamy do Pana, wzywamy Jego imienia, a Pan mówi, byśmy wzięli Jego zwycięstwo i użyli w danej sytuacji. Prosimy Boga, by On to zrobił, a On mówi do nas. Wy przejmiecie władzę w tej sytuacji. Wy weźmiecie to zwycięstwo. Oby Bóg pobudził nas w tej sprawie do usilnej modlitwy w imieniu Jezusa. Być narzędziem lub naczyniem, w którym i przez które nastąpi odnowienie mocy Jego tronu w różnych sytuacjach. W sytuacjach, które są obecnie pod panowaniem nieprzyjaciela. Tego właśnie Pan potrzebuje i oczekuje. Jest wiele miejsc wśród ludu Bożego, gdzie świadectwo Pana jest pokonane. Wszystko się zatrzymało. Nieprzyjaciel okupuje ziemię. A wszystko, co może zrobić lud Boży, to utrzymać to, co ma. Potrzebna jest więc moc, która oczyści to terytorium z nieprzyjaciela. Ta moc objawi się tylko wtedy, kiedy lud Boży przyniesie tę sprawę w usilnej, wspólnej modlitwie. By przez modlitwę Boży tron mógł angażować się w tę duchową bitwę. Jest to bitwa o życie, to manifestacja Bożego życia. To życie jest odpowiedzią na wszystko. Niech Bóg pomoże nam to zobaczyć.